Witajcie ponownie w 7 Days to Die Undead Legacy. Mamy dzień 144. Dzisiaj zobaczymy, co moi traderzy mają. A potem się wybierzemy na Wastelanda i będziemy zbierać trochę tytanu. Przy okazji również zobaczymy nowym środkiem transportu, jak wygląda mapa. Weźmy sobie może, zobaczmy, może mają coś ciekawego z recept. Kład. Warto byłoby o nim pomyśleć. A tutaj mamy co? To nic więcej. Tutaj recepty, jeśli chodzi o takie rzeczy, to ja tutaj wszystko mam. Może ty to coś masz. Masz akumulator. Akumulatora nie potrzebuję. No dobra, jeszcze tylko automat przeczeszę. O, to się przyda. Hakerki, te sprawy ogólnie. Dobra, moi drodzy. No to co? No to bierzemy nowy środek transportu. I lecimy. O tak. Poznajcie kruka. Kruk jest świetnym środkiem transportu, jeśli chodzi o przemieszczanie się z punktu A do punktu B. A my wybierzemy się tutaj na tego Wastelanda. Zobaczymy jeszcze przy okazji tradera, co on tam takiego ciekawego ma. No i może zobaczymy. Tutaj ogólnie gdzieś... Tutaj? Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj jest baza wojskowa. I tą bazę wojskową dzisiaj przejrzymy. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, najpierw trader, potem trochę tytanu trzeba pozbierać i potem szukamy tej bazy wojskowej i trzeba będzie ją przeczesać. W ogóle czy ja wziąłem wszystko? Amunicję. O, mam jeden granat, super. Jeden granat zawsze się przyda. Dobra, ustalę sobie tylko cel. I zobaczcie, jak to leci. Tylko muszę troszeczkę wyżej się wznieść. I lecimy. Tak. Cudowne. No dobra. Teraz tylko pozostaje wylądować. Hyc. Pięknie. Dobrze. Zobaczmy, co my tutaj mamy. U tych naszych traderów. Jakieś książki, coś. Halo. Dzisiaj? Come on, man. O Jezu, już myślałem, że mi grę wysypie. Wszystko mam. Of course. Dobra, chodźmy do naszego drugiego przyjaciela. Oczywiście jeszcze tutaj... Nic więcej tutaj nie masz. Swoją drogą mógłbym zobaczyć, jakie ty masz tutaj zadania. Książka na leczenie. Przyda się. Ciekaw jestem właśnie tego radia. Bo to radio niby jest spoko, że zwiększa zasięg właśnie skrzynek. Jak daleko można? O, skorpion. Zajmijmy się nim. Ładnie. Zdaję sobie sprawę, że mam towarzystwo. Dobra. Jeszcze jeden. O, żeż ty. Dobranoc. W porządku. Mała aktualizacja. Zrobimy to tak, że przelecimy się helikopterem. Myślę, że z góry uda się znaleźć trochę tytanu. Oczywiście, jeśli będę kopał tytan, to oczywiście będzie pojawiać się wiedźma. Dobra. No to lecimy. W poszukiwaniu tytanu.
Nie wiem, czy jestem dostatecznie nisko, żeby się złoże tytanu pokazywało. Ty, ale dziwnie, nie ma. W ogóle jaka tutaj willa jest. Kurde. No ale ja tytanu nie widzę. To jest też ciekawa lokalizacja. Co to jest za budynek? Warto byłoby odwiedzić takie właśnie miejsca. O Jezu, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Chociaż coś mi świta. Wydaje mi się, że chyba znam tą lokalizację. Ale dobra. Jest, chyba widzę tytan. Okej, no to lądujemy. I sru. No, nawet nie bolało. Dobra, teraz pytanie, czy ja wziąłem? Wziąłem. Kopiemy! Nie wziąłem świdra do kopania. Muszę sobie jakoś poradzić łopatą zwykłą. Aha! Skończyło się. Piękny strzał. One shot, one kill. No to była kwestia czasu, że wiedźma się prędzej czy później tym zainteresuje. W końcu tutaj kopanie generuje bardzo dużo hałasu. Ile ja mam tego tytanu? 170 sztuk. Myślę, że na jakiś czas starczy. No, fajnie byłoby wyjść. Hyc. O. Dobra, dało się. I lecimy. Albo kto wie, może ta baza wojskowa również jest... Kurde... No bo ja sobie wstępnie przelatywałem przez tą mapę. I myślałem, że ona jest troszeczkę większa, ale wygląda na to, że jednak nie. Ej, zaraz, chwilę, tu jest jakaś jeszcze baza wojskowa. W porządku, ale ja szukam tej z silosami. Silosy rakietowe powinny być widoczne. Jest, to jest to. To jest to. Lecimy, lądujemy. I pora zająć tą miejscówkę. Wyczyścić ją. Całkowicie. Ciekawe, ile mi to zajmie. Nie ma tutaj żadnej misji, więc... Nie powinien być... A, problem, za szybko wyskoczyłem. Skorpion mnie goni. Dobra. Czy mam okulary? Mam. O, ale tutaj pole minowe jest straszne. O, kura nie przeżyła tego wybuchu. W porządku. No to wchodzimy tutaj. Gdzie tu jest wejście? Tutaj.
No i patrzymy, co tutaj takiego jest. O, dużo zombiaków. Jak na razie tu O Jezu! Coś idzie, coś biegnie, nie wiem. Dobra, słyszę sępa ogólnie. Mięsko się przyda. Hits. Dobra, może na razie nie będę przeszukiwał. Tylko postawimy tutaj na eksplorację. Wydaje się, że ta baza chyba może być całkiem spora. Wow, no będzie spora. Będzie co patrzeć. Wygląda na to, że chyba trzeba... Jej! Poleciał. Ale zarąbiste drzwi. A chyba mogę takie mieć. Robią klimat, nie wątpię. A, tu nic więcej nie ma, dobra. Oh shit! Oh, damn it! Spadł. Ty, ale jaja. Grubo tak na przywitanie. Kurde, co tam się dzieje u góry? Chyba nie mam dostępu. Ulala, ale tu będzie przeszukiwania tego wszystkiego. Halo? W sumie warto byłoby zamykać drzwi ze sobą, bro. Się kurde wystraszyłem, gada. W porządku. Idziemy dalej. Okej. Do góry. O no, tu nie ma dostępu. Tam jest coś. No i co dalej? Brak dostępu. Nawet nie można ładunkami tego zniszczyć. Zaraz, chwila, to musi gdzieś tutaj być. A, da, damn it, tu jest dziura. Dziury w oknie nie zauważyć, nie? Ciasno, kurde. Ucho igielne normalnie. Tam jest zejście, ale my wejdziemy sobie na pewno. Boże, kurde. O, cholera. Mogłem zrzucić ten tytan. Nie pomyślałem o tym. No dobra. Dobra,
Dobra, póki nie jesteście radiacyjni, to jeszcze nie ma takiej tragedii. Ciekawe, co dalej będzie. Tu jest dalej zejście. Wszędzie są pozamykane drzwi. A tych drzwi nawet nie da się zniszczyć jakoś tak bardzo. Okej, czyli trzeba paść na dół. Budząc przy okazji pewnie połowę tutaj hordy. No dobra, na razie jest spokój. O, już nie. Przeładujemy i idziemy dalej. Proszę, siłownia. No, wojskowie oczywiście muszą dbać o kondycję. I've got a bad feeling about this. Dobra. O, sterydy się przydadzą później. Jak się okaże, że jestem przeciążony. Dobra, tu nikogo więcej nie ma. Książki, nie książki. O, tu jeszcze jedno. Dobra, nic więcej nie ma. Zmieniamy okulary. Idziemy dalej. O, automat do rozebrania. O, hej. Crack book. Idziemy do góry. Albo i na dół. Nie, tutaj nic więcej nie ma. Idziemy tak, jak prowadzi gra. Teoretycznie tak prowadzą. Nie wiem, czy dobrze idę. Akurat może być taki lekki problem, bo zombiaki mają chyba... O kurde, to może być gorąco. Myślałem, że będzie gorzej. Trzeba przyznać, że całkiem spora ta baza. Sądziłem, że tak będzie ciekawie tutaj. Dobra, lecą. Dobra, bo już mi się nie chciało czekać. Rety, ale tutaj będzie zbierania. Trzeba wykorzystać na coś punkt, tylko teraz na co? O,
Mistrz ukrycia. To właśnie chciałem. Tutaj mamy kogoś. Dobra, no. Dobra, tu nic więcej nie ma. Pora iść do góry. Taka niezła arena, nie? Co to jest, kurde? O, shit! Powoli, powoli, powoli. Ładuj! O nie, jeszcze wiedźma. Się jej szybko pozbyć. Jakim cudem ona się wydarła, skoro już dostawała na papę? Ale wygląda na to, że chyba wszystko. Lampę sobie wezmę. Hyc. No i teraz jeszcze tutaj główny lód. Ujus, ujus. Łopanie. Weźmy sobie te szczęśliwe okulary. Szkoda, że wziąłem tylko jedne tabletki. Żelazna maczeta. Desert Mantis. Na co to jest? Ojejku, to coś chyba bardzo poważnego. Czyżby główny jakiś rywal kobry? Obrażenia 114. Moja kobra ma 133, więc... No... Nie zaskoczyliście mnie jeszcze. Dobra, save. Tutaj, tutaj, tutaj wszystko... Przejrzane. Spodziewałem się jakiejś lepszej broni. No niestety. Trzeba będzie... Jeszcze gdzieś poszukać. Ja sobie tutaj pozbieram pewne rzeczy. Wezmę sobie tylko... mój wkrętak utarowy. No i porozbieram trochę rzeczy. Mając nadzieję, że wiedźma nie sprowokuje zombiaków. Kurde, będę musiał się jej pozbyć. Cisza. Cisza ma być. Dobra, schodzimy tutaj. I sobie na spokojnie jeszcze przejrzyjmy. Dobra, sprawdźmy co jeszcze w wojskowych autach. Kurde, przydałoby się pozyskać jakieś... te włókno wojskowe. Ale wygląda na to, że chyba włókno wojskowe pozyskuje się w momencie, kiedy ciężarówka jest cała. Teraz to już jest dupa. Wygląda na to, że chyba zombiaki są to tą bramą. Zróbmy im powitanie. Idziemy do góry. Poszło szybko. No i tu jest też ciężarówka, tylko szkoda, że ona już jest w
stanie takim go rozkładu, przez co nie można całości zabrać. Tutaj amunicja, dobrze. Amunicja się przyda. A! Dobra, wygląda na to, że to jest tyle. Tutaj, w tej miejscówce. I teraz pytanie, czy nasz kruk podniesie to wszystko? Czy da sobie z tym radę? Ach, kamienia nie potrzebuję. Bo jeśli tak, to ja bym poszedł jeszcze dalej. Do tej jeszcze jednej lokalizacji, którą tam widzieliśmy po drodze. Chociaż nie wiem, czy ją widzieliśmy, czy ona będzie wycięta. Ale ona jest dokładnie... tu. Dobra, już jestem na miejscu. Teraz trzeba tylko delikatnie wylądować. Starając się nie zrobić kuku śmigłowcowi. Śmigłowiec już ma połowę życia, więc... eksploatuję go tylko jak się tylko da. A wyląduję sobie obok skorpiona. A co? To nawet nie zwrócił uwagi na mnie. A może i nie. Bo no, tylko jedno. O hej. No, to jest taka baza wojskowa. Ej, ale tam też była baza wojskowa, a było mniej żołnierzy. Było bardzo... Dobra, mamy małego skorpiona. A, shit. Kurde, latałem jak poparzeni tej. Ups. No i tutaj są wojskowi. O, dzikus. Dobra, przejrzałem wszystko z prędkością światła. Idziemy dalej. Same konkrety tylko biorę. Oż kurde, się zdziwił pewnie. Jesz. Dobra. Chodźmy tutaj zobaczyć, co tutaj będzie. No, nie opłaca się siekierą tego rąbać. My senses have picked up something. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile ja szukałem niedźwiedzia. O, ile mięska będzie. O, 35 sztuk. O, farma. Progres farmy pójdzie do przodu. Hello. Co, i to wszystko? Kawka i nic więcej. Piwo na handel. Tu
Jeszcze są. Tu jeszcze będą wojskowi. O, już radiacyjni. O, już ciekawie, może. Gdzie się wtryniasz, kurde? Dobra, wygląda na to, że sektor czysty. Napijmy się herbatki. A no tak, zapomniałem, że sterydy odwadniają strasznie. Ile mam jeszcze tych sterydów? 12 minut. Takie pierdoły są, że masakra. Dobra, pora wejść do tej, do tego ostatniego tutaj pomieszczenia, budynku w sumie. Tu może być też ciekawie. Może najpierw pójdę wyczyścić górę. Już sobie nie pamiętam, co tu, gdzie to było tutaj. O, są. Dobra, żaden nie biega, więc okej. To już jest zdziczały żołnierz, czyli już nie przelewki. Długiej amunicji. No dobra, czyli wracamy. Bo tutaj chyba są już wszyscy. Sprawdźmy śmieci. A, dobrze pamiętam. Możesz ty. Tylko czekam, aż ktoś mi plecy będzie robił. No i to jest miejscówka wojskowa, kurde. Tutaj żołnierz obok żołnierza. Ej, tu wcześniej były sejfy. O no. I pewnie miałem złe gogle, znając życie. Nie, nie, złe miałem, złe. Sam shoot. Dosłownie sam shoot. Dobra, pora wracać. No i wojskowa placówka. Kolejna już za mną. A gdzie jest? Tutaj. Kurde, dwie wojskowe placówki. Można powiedzieć na jednym odcinku. Spoko. Dobra. No to teraz tak. Lecimy do domu. Radzę się pozrzucać z tego wszystkiego. Ja się tutaj będę z wami żegnał. Dzięki wielkie, że oglądacie moje produkcje, że je oceniacie. Dajecie również miłe komentarze. I mam jedno pytanie. Kontynuujemy tą przygodę tutaj? Czy robimy nową przygodę z combo packiem? Combo pack? To będzie system, to jest mod, który zawiera inne ciekawe lokacje, które są dodatkowo. Będzie to nowa mapa, wiadomo, no gramy na od nowa. Gdzie jest moja miejscówka? Tutaj, bo się zagadałem.
Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja się tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się. I do następnego.